Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich Państwa w klubie Hybrydy. Witam w imieniu teologii politycznej, która jest środowiskiem filozoficznym i są rzeczy, które się nie śniły filozofom. W naszym wyobrażeniu to miało być takie kameralne, programowe spotkanie. Bardzo witam wszystkich Państwa, bardzo dziękuję. Zdaje się, że nam się udało przypadkiem zrobić coś, czego nie zrobił nikt przed nami. Co jest rzeczywiście dość osobliwe, ponieważ gościmy dzisiaj panów Roberta Raczyńskiego, prezydenta Lubina, i pana Patryka Hałaszkiewicza, który jest prezesem Instytutu Obywatelskiego. Ale oczywiście wszyscy wiemy, że te opisy nie oddają istoty rzeczy, ponieważ są oni, chociaż nie bardzo wiem, jakby to nazwać, ale są liderami ruchu Kukiza. Są tymi ludźmi, z którymi kojarzy się ideową i organizacyjną zawartość tego absolutnie niesłychanego fenomenu, który wybuchł na polskiej scenie politycznej. No i którego zadania, cele, ramy aksjologiczne, wizja Polski, którą chciałoby osiągnąć, są przedmiotem licznych spekulacji, natomiast rzadziej pytań skierowanych do tych, którzy, jak mam nadzieję, okaże się dzisiaj, wiedzą, w którą stronę te sprawy mogą się potoczyć. Także chciałbym przywitać, taką przyjęliśmy formułę, naszych gości. Piotra Bursztyna, Michała Szulżyńskiego, Łukasza Warzechę i Dawida Wilsztajna, którzy no, poza tym, że są świetnymi publicystami, analitykami, prezentują też przekrój prawicowych, ważnych, opiniotwórczych mediów, które, jak sądzę, są dzisiaj pełne rozterek i pytań dotyczących tego, co panowie zamierzacie, co chcecie zrobić. Witam w imieniu teologii politycznej. Ja się nazywam Dariusz Karłowicz. Oddaję mojemu przyjacielowi Markowi Cichockiemu głos. Dziękuję bardzo. Nie przedłużając tych wstępów, chcemy na początek oddać głos naszym bohaterom i dać możliwość wprowadzenia do pytań, które będą zadawać zaproszeni publicyści, dziennikarze, z nadzieją rozwiania różnych pytań i wątpliwości dotyczących celów ruchu. Tutaj pojawia się przynajmniej trzy możliwe odpowiedzi. Czego wyrazem jest ruch Kukiza? Czy to jest bunt pokoleniowy przeciwko staremu pokoleniu, które zdominowało polską politykę nawet nie od 25 lat, tylko prawdopodobnie od 30 albo 40 lat. To są ci sami ludzie, którzy kształtują polską politykę. A czy to jest bunt liderów politycznych lokalnych, którzy oparli się na takim bardziej trwałym już lokalnym gruncie i widzą, że polityka centralna, partyjna polityka centralna jest nieskuteczna, jest nieefektywna, nie rozwiązuje prawdziwych problemów. Czy to jest właśnie bunt przeciwko establishmentowi w ogóle i próba rozbicia establishmentu politycznego jako takiego? Czy wreszcie to jest być może jakaś głębsza propozycja ustrojowa? Próba zbudowania pewnej drogi do istotnej zmiany ustrojowej Polski, która by otwierała jakąś nową perspektywę. Tutaj pytań jest bardzo dużo. One pewnie będą powracać w pytaniach, ale chciałbym na początku oddać panom głos
i z możliwością wprowadzenia do tych kwestii. Czyli pierwsze pytanie dotyczy w zasadzie polityczności tego zespołu sojuszników, wrogów, potencjalnych sojuszników. Ale też ważne pytanie, żeby to nie umknęło, jeśli celem jest, jak powiadacie często panowie przy różnych okazjach, zmiana rzeczywistości, to jak miałaby wyglądać ta rzeczywistość po tym akcie destrukcji, który jest w centrum uwagi? Ja dziękuję bardzo panu redaktorowi i redakcji w ogóle Teologii Politycznej, że nas zaprosiła. Ja reprezentuję miasto niewielkie, które się dzięki Pawłowi Kukizowi przebiło na scenę polityczną przez 2 tygodnie, bo była dyskusja i debata, czy w Lublinie będzie ta debata, czy nie będzie tej debaty. O hali widowiskowej wszyscy już w Polsce wiedzą, że jest, mimo że w tak naprawdę nawet w sąsiednich Polkowicach 20 km wcześniej nikt o tym nie wiedział. Także tak, jeśli chodzi o skromne wprowadzenie. Oczywiście to jest taka sytuacja, że mówimy o pewnym ruchu, który stał się kulą śniegową. Myśmy się spodziewali takiego działania na poziomie 15%. Nie ukrywam tego. Zresztą w jednym z wywiadów jeden z polityków to ujawnił, moją diagnozę społeczną przed prawie że rokiem, kiedy mówiłem, że w Polsce jest bardzo duże niezadowolenie z przepływu informacji do polityków. Że politycy nie interesują się rzeczywistością, tylko interesują się samym Sejmem. Że Sejm jest takim szklanym domem, gdzie oni sądzą, że to jest prawdziwa Polska. Że te tematy, które są wrzucane tam, żyje Polska. Być może żyła przez rok, przez dwa, ale zobaczyła, że to nie rozwiązuje żadnych problemów. Duże takie oczekiwanie i zapatrywania na potrzeby tego zmian były szczególnie w samorządach, które doświadczyły takiej sytuacji szczególnej, właśnie, że nie ma w ogóle przepływu informacji, co się dzieje w Polsce. Tak? Ja podam przykład swego niewielkiego miasta. U nas jest siedziba znanej u nas, być może Państwa nie, takiej dużej spółki giełdowej KGHM Polska Miedź S.A. Ona jest obciążona od 3-4 lat już prawie dosyć poważnym podatkiem w wysokości ponad 2 miliardy rocznie na rzecz Skarbu Państwa. Proszę sobie wyobrazić, że ten podatek zabija region tak naprawdę. Tak? To jest taka sytuacja, jakby Warszawa utraciła co roku miliard dochodów. Co roku. To nie jest jednorazowy wydatek, tylko co roku. To proszę sobie wyobrazić, jakie by musiała być skala cięć. I nie mówimy tutaj o regionie na jakimś nadzwyczajnym przywilejowanym, bo ten Śląsk nie należy do tych rysów gospodarczych na mapie Polski, jeśli chodzi o gospodarkę. Mam w swoim okręgu wyborczym 3 wydawałoby się pierwszoplanowych polityków każdej partii. Z mojego okręgu wyborczego na numer 1 startuje w każdych wyborach pan Grzegorz Schetyna, pan z PiS-u startuje pan Adam Lipiński, a z SLD pani Szmajdzińska Małgorzata. Wydawałoby się, że wyższej półki już nie można oczekiwać, jeśli chodzi o przepływ informacji. Natomiast myśmy kompletnie nie mogli się przebić z tym, co się tak naprawdę dzieje i jaki jest skutek gospodarczy na naszym terenie. W ogóle się tym nie interesowano, dlatego że uważano, że to jest problem w ministerstwie i ministerstwo ma to załatwić. To znaczy przyjęto taki wariant polityczny, że ministerstwo to są jakieś wydzielone po prostu części Polski, które samodzielnie funkcjonują bez w zasadzie stanu, którego się dzieje w pozostałej części Polski. I to tak naprawdę zaczęło nas kręcić i podburzać w regionie. To się zaczęło od rozmów między różnymi ludźmi, próby zawiązywania. Państwo sami żeście obserwowali, bo pewne ruchy rozbetonowania, czyli zwiększenia przepływu informacji były przecież podejmowane w Warszawie, tak? Były podejmowane wewnątrz PiS-u, próba rozłamu, odejścia części posłów z związku założenia czegoś innego. Pamiętamy, że z Platformy odszedł Palichot, tak? Też z jakimś swoim... To wszystko to były ruchy wewnątrz tak naprawdę ugrupowań istniejących. Myśmy na zewnątrz, czyli tej części poza Warszawą, w ogóle z tego korzyści politycznych, gospodarczych, czy postępowych, czy w ogóle życiowych, nie mieli żadnych tak naprawdę. Obserwowaliśmy, że to była bitwa wewnątrz rodziny w rzeczywistości. W związku z czym, jeśli nawet pojawiały się te inne odłamowe jakieś ruchy wewnętrzne, to one nie przynosiły nam żadnej nadziei tak naprawdę. W związku z czym w większości one skończyły źle, to znaczy wyborca ich nie poparł, one się zmarginalizowały, zniknęły bądź umarły, tak? Tak jak obserwujemy i daj Boże i szczęście dla Polski, widzimy, że umiera ruch Palikota, tak? Wielkie nieszczęście, no ale tak się złożyło, że też zaistniał. No, Polska widać musi przez wszystko przejść i przez ruch Palikota. Ale
myśmy to obserwowali, nie mieliśmy korzyści. Zaczęliśmy się organizować. I szczęście się tak nam zdarzyło, że z nami zaczął pracować prawie rok temu, nawet chyba nie 8 czy 9 miesięcy, a wcześniej z Patykiem, już idę kilka lat, zaczął z nami współpracować pan Paweł Kukiz, który wniósł swoją energię, w zasadzie witalność, autentyczność, szczerość i się zaczęło, można powiedzieć, tak, z całym tym potrzebą zmian. Wtedy uświadomiliśmy sobie właśnie potrzebę tych jednomandatowych okręgów, bo co z tego, że ja mam trzech posłów z górnej półki, który się w ogóle nie identyfikuje żadnym z nich z moim regionem, bo tak naprawdę żaden nie jest stamtąd. W związku z czym oni przyjeżdżają do mnie raz na miesiąc, czy raz na dwa tygodnie. Nikt nie jest w stanie ich rozliczyć, bo może to być tak, że w moim okręgu wyborczym jest Jelenia Góra, jest Legnica, Lubin, Błogów, to są średnie małe miasta i każdy z nich może powiedzieć, że wybrał ich inne miasto. Tak? W związku z czym myśmy nie mieli żadnej transmisji i możliwości oddziaływania na tych posłów. I tak naprawdę się zaczęło od tej delikatnej, wstępnej analizy rzeczywistości. Brak przepływu informacji między parlamentem tak naprawdę, a drugą częścią Polski, tą poza warszawską. Myśmy w ogóle tego nie mieli, nie doświadczyliśmy tej opieki poselskiej i alarmowania o tym stanie. Dlatego, że poseł nie był związany tak naprawdę okręgiem, tylko był związany w rzeczywistości wiernością partii. W związku z czym to nas przeraziło i to spowodowało, że zaczęliśmy rozmawiać w różnym fazie z różnymi ludźmi, z różnymi organizacjami. Szczęśliwie współpracowaliśmy od początku z organizacjami JOW-ów, które to rozumiały, a który wśród nas jest jeden z założycieli, przedstawiciel, pan Patryk Kraczkiewicz, którym przekażę teraz prowadzą. Dzień dobry. Jeszcze raz też chciałbym podziękować za zaproszenie. Ja bym się trochę bym wrócił historycznie do takich czasów. Ja jestem generalnie przedstawicielem organizacji pozarządowych. Taka jest moja droga zawodowa, właściwie od studiów politologicznych. I ja nie jestem żadnym założycielem tak naprawdę. Ja do ruchu przystąpiłem w 2012 roku. Ten ruch ma za sobą ponad 20-letnią historię, tak, właśnie wywodzącą się z Wrocławia. Można powiedzieć, że ta iskra, która teraz gdzieś się tli, czy właściwie teraz już trochę więcej niż iskra, wyszła z Wrocławia za sprawą fizyka profesora Przestawy. I krótko o nim powiem, bo jego dzieje są o tyle istotne dla naszego ruchu i dla tej recepty, czy recepcji rzeczywistości. On mianowicie w roku 92 odziedziczył po Michale Falzmanie dokumenty z afery FOS. Napisał taką książkę Via FOS, o aferze FOS. Był pierwszą osobą skazaną w tej aferze. Oskarżony przez Stefana Chmina, został skazany za jakieś tam fałszywe oskarżenia. Oczywiście później go uniewinniono, ale on z tymi dokumentami chodził wtedy do polityków wszystkich partii politycznych, ale wszystkich sił politycznych. Nikt nie był tym zainteresowany. W ogóle, tak po ludzku, nawet nie był zainteresowany też rozmową na ten temat. Doszedł do takiego wniosku, że coś jest nie tak z systemem politycznym, systemem wyborczym i z tą relacją poseł-wyborca. On jednak, członek Solidarności Walczącej z jakimś nazwiskiem, dorobkiem naukowym, nie mógł się przebić z tak ważnym tematem. Ważnym tematem, jaka była afera FOS. I doszedł do wniosku, że system wyborczy w Polsce jest fikcyjny, ten system proporcjonalny. Tworzy właśnie takie klany partyjne i to przez 20 lat, myślę, że obserwowaliśmy, doszło to w pewnym momencie już do ściany. Stąd też myślę, że efekt Pawła Kukiza jest właśnie efektem tego dojścia do ściany przez system partyjny w Polsce, tą partiokrację, o której mówimy. No, historia naszego ruchu jest taka, że właściwie przez te kilkanaście lat, oprócz tego prób przewijania się do mediów, przewinęło nam się pewnie kilka tysięcy osób, były bardzo małe prelekcje. Do takich to teraz mamy takie prelekcje. Wcześniej były prelekcje, ja pamiętam jeszcze rok temu 20-30 osób, to naprawdę był sukces. No bo tematyka ordynacji wyborczej, systemu politycznego jest trochę tematyką abstrakcyjną. No, trzeba jednak troszkę się zastanowić, jaki wpływ ma taki, a nie inny wybór przedstawicieli na naszą rzeczywistość, ale dzięki właściwie tej intelektualnej działalności ruchu, w ogóle temat tak ważny jak zmiany ustrojowe, jak zmiany systemowe, co mam wrażenie, że wielu i polityków, i publicystów politycznych nie rozumie tego, tej istoty, jak ważne są zmiany systemowe i zmiany ustrojowe. I to nam się udało przez lata tak przebijać gdzieś do świadomości. W ogóle temat ordynacji wyborczej był w dyskusji publicznej, stąd właśnie JOW-y mamy w Senacie, mamy JOW-y w małych gminach, które moim zdaniem w małych gminach się
się sprawdziły, oczywiście z pobieżnej analizy, bo takich analiz nie było czasu robić jeszcze po ostatnich wyborach samorządowych, gdzie większość Polski wybiera jednak sobie przedstawicieli czy radnych właśnie w JOW-ach. No i ta działalność właściwie, my zawsze rozmawialiśmy w gronie JOW-owców, tutaj wiele osób jest, że nam do jeszcze pełni szczęścia brakuje lidera znanego w Polsce i tej pewnej instytucjonalności, czyli samorządowców, którzy tak de facto są w tych JOW-ach wybierani, są wybierani bezpośrednio. I jak ktoś ma rozumieć Polskę lokalną i potrzeby Polski lokalnej, to właśnie samorządowcy, tylko mieliśmy problem ze znalezieniem odważnych, tak? Bo samorządowcy jeździli na konferencje, ale jakby w związku z tym, że mamy taki w Polsce typ samorządu, tak? Samorządu, czyli jednak to jest centralizowane, wszystko te pieniądze płyną skąd płyną. Płyną z centrali, płyną, jeśli chodzi o pieniądze unijne z sejmików, czyli zdominowane przez partie polityczne. No i był problem z odważnymi, no ty odważni się znaleźli, akurat poprzez historycznie, w sumie to tak wyszło dziwnie, że akurat prezydent Dutkiewicz poszedł na współpracę z Platformą, tak, a dwóch prezydentów, czyli Lubin i Bolesławiec, bo postanowili stworzyć inny komitet, bezpartyjni samorządowcy. No i jakoś tak nasze drogi się zetknęły wtedy bliżej, że namówiliśmy Pawła, Paweł dał się namówić, bo też naprawdę nie chciał startować i jego sukces w wyborach samorządowych, czyli 15 tysięcy głosów we Wrocławiu, z ostatniego miejsca na liście, z ostatniej strony książeczki, tak, ze znanej listy, że trzeba było go znaleźć na tej książeczce nieszczęsnej, to było 10% głosów i to był nasz sondaż, tak, to był nasz fokus, że Paweł może być dobrym liderem politycznym, jest akceptowalny społecznie. No i poszliśmy dalej za ciosem, no i jesteśmy teraz tutaj w tym miejscu z trzecim wynikiem w wyborach prezydenckich i z dzisiejszym sondażem, gdzie o sondażach może nie musimy mówić, ale gdzie mamy po prostu pierwszy wynik, tak? Więc tak historycznie tak to mniej więcej wyglądało i może ja tyle na razie. Tylko właśnie ten trzeci wynik sprawia, że ta sytuacja wygląda inaczej, bo panowie opowiadacie bardzo zresztą sugestywnie i przekonująco rzeczy, które się oczywiście w Warszawie się lekceważy, znaczy mandat wolny, mandat związany, prawda, i lojalność partyjna względnie lojalność wobec ziemi, z której się jest wprowadzonym, ale panowie macie pierwsze bądź drugie miejsce w sondażach. Lider panów mówi o zmieceniu z ziemi układu magdalenkowego, o rozsadzeniu systemu. Proszę o odpowiedź na pytanie, co to jest system, kto do niego należy i jak ma wyglądać świat po zmieceniu tego systemu, bądź po znalezieniu sojuszników, by go zmieść, bo jednomandatowe okręgi to nie jest hasło nowe, prawda? I zgodzimy się, że to zainteresowanie naszą rozmową nie bierze się z deficytu wiedzy na temat JOW-ów albo z takiego gwałtownego wzrostu zainteresowania, tylko z realnej perspektywy zmiany ustrojowej w Polsce, prawda? I o tym prosiłbym, byście panowie zechcieli powiedzieć parę słów, bo wszyscy są zupełnie realnie zaniepokojeni. Co ma być po tej zmianie? Kto jest przeciwnikiem, kto jest sojusznikiem? Ja przyznam szczerze, że zawsze jestem zbudowany od kilku tygodni tą troską wszystkich na temat, czy Pawła Kukiza ktoś nie oszuka po drodze, bo te pytania ciągle wracają, że ktoś go oszuka, w związku z czym ta nadzieja, i to jest budujące w postaci tego nowego ruchu, może zostać zmieciona przez paru cwaniaków w tym kraju, tak? No rzeczywiście doświadczyliśmy takiej sytuacji w kraju, że były takie idee, które nagle zniknęły i zostały zmiecione. I my jesteśmy o tyle bogatsi właśnie przez te doświadczenia tych zmiecionych tak naprawdę idei gdzieś po drodze. Pamiętamy, był przecież AWS. Ja, proszę Państwa, nie należę do pokolenia tych 20-latków, to moja córka jest pokoleniem 20-latką, a pierwszy sygnał, powiem szczerze, że Paweł Kukiz będzie miał takie olbrzymie poparcie, dowiedziałem się od mojej córki, która po raz pierwszy szła na wybory prezydenckie, które w ogóle nie przekonywałem do wyborów. Uznałem, że jej to musi być autonomiczny wybór, bo przecież ma swój własny głos, która powiedziała mi, że cała klasa idzie na Kukiza. Ja sobie myślę, Boże, coś się dzieje rzeczywiście, jeśli cała klasa idzie na Kukiza, a ona propagandy żadnej nie robiła, ja też do niej w stosunku tego nie robiłem, to znaczy, że coś się zaczyna dziać, nie? To był sygnał dla mnie taki zaskakujący gdzieś w połowie chyba marca, jak żeśmy się spotkali kolejny raz, kiedy kampania nam stanęła tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, nie? Ale wracając do tych wariantów ustrojowych. Oczywiście to nie jest tak, że my mamy przygotowany program na wszystko.
Od nas się wymaga, że po 2 tygodniach zaistnienia mamy mieć przygotowany program na wszystko. My nad tym programem pracujemy, ale pierwsze co robimy, to musimy zrobić solidną diagnozę. Uważamy, że są 2 elementy niezbędne do przezwyciężenia tak naprawdę niemocy w kraju. Niemoc polega na tym, że to jest potwornie zbiurokratyzowany kraj. Naprawdę potwornie zbiurokratyzowany. Większość z Państwa nie ma do czynienia. Ja mam do czynienia z biurokracją, bo ja jestem biurokratą. Tak? W związku z czym ja widzę, gdzie są zatory, jeśli chodzi o hamowanie pewnej pomysłowości w Polsce wśród Polaków. Ja widzę, gdzie to staje nagle i nagle każdy mówi, że to musi przeleżeć albo iść, że będzie odpowiedź, że czekamy na interpretację. My uważamy po pierwsze, że trzeba w przeciwieństwie do wszystkich innych partii, które mówią o przejęciu władzy, mówią tak naprawdę przejęciu urzędów. Co mówi PiS? PiS mówi tak, my nie chcemy zmieniać Polski. My uważamy, że Polskę można zmienić poprzez zmianę ludzi. Czyli my chcemy przejąć te urzędy, które są. My mówimy odwrotnie. My chcemy te urzędy zlikwidować, bo one hamują kraj. Proszę Państwa, jeśli w ciągu... Ja byłem radnym sejmiku w AWS-ie, to jest 98-2002, które tworzyło zręby samorządności wojewódzkiej w Polsce na Dolnym Śląsku. Jak ja odchodziłem z radnego roku 2002, to urzędników było 187. Teraz jest 1100 dokładnie. 1100 w ciągu 12 lat. Tyle, taki był przyrost urzędników w urzędach marszałkowskich. I to nie dotyczy tylko Dolnego Śląska, to wszędzie dotyczy tak naprawdę. W międzyczasie powstały wszystkie nowe urzędy. Ja słyszę, że żeby rozwiązać problem, to powołamy nowy urząd, to mnie szlak trafia po prostu. Bo pomysł na rozwiązywanie problemów przez rząd, to nie jest wymyślane nowych urzędów, tylko to rząd ma rozwiązać problem, tak? A tu się powołuje nowy urząd i mu się zleca, że on ma rozwiązać problem tak naprawdę. W związku z czym rząd zastanawia być otoczony setkami różnych agent, urzędów, które tak naprawdę blokują miasta w sensie rozsiadkowanego, pociętego systemu decyzyjności w Polsce, który jest naprawdę strasznie trudny. Większość z Państwa nie ma do czynienia ze skomplikowanymi procedurami inwestycyjnymi. One naprawdę są upierdliwe strasznie. Niektóre trwają 3 lata i to nie jest dlatego, że ktoś sobie wymyślił, tylko dlatego, żeby następne pismo do następnego urzędu i ten następny urząd mógł udzielić odpowiedzi. Często są to minimum 3 miesiące tak naprawdę. Jak się to sumuje, ten przepływ tego papieru, no to trafia to po 3 latach. Ja znam sytuację u siebie w mieście, gdzie biznesmen chciał uruchomić niewielką fabrykę, zrezygnował jej po 2 latach, bo nie miał odpowiedzi urzędu marszałkowskiego i po 3 latach do niego zadzwonili, że już ma decyzję pozytywną. A on mówi, ale jaką pozytywną? Bo zapomniał w ogóle, że chciał taki biznes prowadzić, nie? Ale urząd sobie pracował dalej, obojętnie czy ten biznes był, czy nie był. Urząd sobie funkcjonował świetnie, przygotował dla niego dobrą decyzję. Tylko tego biznesmena już nie było z tym jego biznesem, bo on zrezygnował w ciągu tych... I takich spraw możecie Państwu dziesiątki. W związku z czym my uważamy, że po pierwsze, zmiana musi polegać na wykarczowaniu ilości urzędów. Wykarczowanie to nie takie po prostu bawienie się, że bo PiS myśli tak, przyprowadzimy uczciwych ludzi, zarządzą tymi urzędami, one będą lepsze. Istota nie leży tylko w tym, że źli ludzie nimi zarządzają. Istota leży w tym, że to one tworzą system korupcyjny tak naprawdę i one generują problemy, jeśli chodzi o rozwój i hamowanie rozwoju kraju. W związku z czym my uważamy, że po pierwsze trzeba zlikwidować zbędne urzędy. Szacujemy, że to może być nawet 1500 tych urzędów. Ja wiem, że mówię trudne słowa dla urzędników, ale jeśli likwiduje się na przykład fabrykę, to nikt nie płacze za 500 z pracownikami. Nagle wszyscy mówią, co zrobimy z urzędnikami, którzy zlikwidujemy urzędy, tak? Ja mówię, skoro urzędnicy pracy zawsze powtarzają, że mają dobre pomysły dla bezrobotnych, tylko oni nie chcą się wziąć do roboty, mają dobre przygotowane plany biznesu, to niech je wdrożą sami dla siebie tak naprawdę, tak? I udowodnią, że to są dobre biznesy w rzeczywistości. Oddam głos teraz naszym kolegom. Michał Szudrzyński pierwszy zgłaszał się. Ja mam takie pytanie właśnie dotyczące tego jednak programu, dlatego że pan prezydent mówi o tym, że trudno wymagać od całego ruchu, od samego Pawła Kukiza, żeby w ciągu 2 tygodni przedstawił plan rządzenia Polską. Problem tylko polega na tym, że
w ciągu tych dwóch tygodni z grupy samorządowców i pasjonatów jednej idei staliście się osobami, które znajdują się w otoczeniu, czy w ugrupowaniu, które, czy wierzymy sondażom, czy nie, ale idzie w górę i będzie miało realne szanse na rządzenie Polską. Więc w tym sensie mnie nie satysfakcjonuje to, co pan mówi, że dwa tygodnie nie ma. Pytania są jednak bardzo konkretne, tak? To znaczy, co oprócz wprowadzenia jogów i odbiurokratyzowania, o którym pan mówi, jednak co jest waszym konkretnym programem? Dlatego, że można na fali takiego społecznego zdziwienia, oburzenia, zdobyć, znaczy jakby wygrać wybory, tak? Tylko że no, to jest ten moment, w którym się przestaje być pasjonatem idei, w którym się przestaje być samorządowcem, tylko że wchodzi do polityki, zaczyna się rządzić, no i teraz jest pytanie, co dalej? Nie mówię, że kto będzie ministrem i tam w poszczególnych sprawach, tylko że jednak to wy będziecie, jeżeli tak zdecydują wyborcy, ponosi odpowiedzialność za Ministerstwo tam Finansów, Zdrowia, politykę zagraniczną, Ministerstwo Środowiska i tak dalej. Nie da się tych wszystkich ministrów zlikwidować, prawda? Ja chciałem dokładnie w tym samym tonu uderzyć, tylko może jeszcze rozwinę to, co powiedział Michał. Tutaj Darek, nawiązując do najnowszego sondażu, powiedział: wy jesteście na równej pozycji z PiS. Potem pan Patryk powiedział: prowadzimy, bo tam rzeczywiście jakaś mała różnica jest. Tylko pytanie jest, kto właściwie? No bo obraz ruchu Kukiza to jest Kukiz, a za nim jacyś ludzie. I w sytuacji, o której mówi Michał, czyli takiej, kiedy wszystko wskazuje na to, że dostaniecie bardzo poważny mandat od wyborców, żeby rządzić, my nadal nie wiemy, co chcecie zrobić, ani nawet nie wiemy, kto chce to zrobić. Jeżeli wielu z nas, komentatorów, mówi, że dobrze by było poznać nazwiska kandydatów PiS, na przykład na premiera, na ministrów w poszczególnych resortach, a przynajmniej zobaczyć, kto się czym będzie zajmował, to przepraszam, nie ograniczajmy tego do Prawa i Sprawiedliwości. No, wy macie takie poparcie, że właściwie tego samego można by wymagać od was. Ale ponieważ tej definicji, ponieważ wy jesteście tak bardzo niezdefiniowani, więc zaczynają się pojawiać oskarżenia, takie jak te, o których muszę powiedzieć, bo myślę, że wszyscy są zainteresowani. Wielu czytało tekst Piotra Wielguckiego, który zarzuca wam, że to jest w ogóle jakaś ustawka, że Kukiz jest marionetką manipulowaną przez ludzi, którzy się chcą dorwać do władzy. Przytacza wasze życiorysy i pana, wskazując, że tak naprawdę nie ma mowy o żadnej antysystemowości, no bo przecież wy jesteście w polityce, chociaż na niskim szczeblu, od dawna. Ja nie podzielam tak daleko idących wniosków, natomiast uważam, że to jest moment, kiedy my mamy prawo zacząć wam stawiać bardzo konkretne pytania. Pytania o program, bo to, co pan mówił, to ja mogę się na poziomie ogólników z panem zgadzać, nie pomogę, ale się zgadzam bardzo głęboko. Tylko że zobaczmy, mamy do wyborów ile? 4 miesiące. Wy jesteście w jednym z sondaży na pierwszym miejscu. Załóżmy nawet, że ta tendencja się nie utrzyma, ale na pewno będziecie na drugim. Tak to wygląda przynajmniej w tej chwili. I ludzie sobie zaczynają zadawać pytania. Kim jesteście? Czy jesteście gotowi? Czy jaką w ogóle strukturę będziecie mieli przed wyborami? Czy będziecie iść do wyborów jako komitet społeczny, czy jako partia? Jeżeli nie jako partia, to nie dostaniecie subwencji. Jak z tego wybrniecie? Kto u was decyduje? Jaka jest struktura podejmowania decyzji? No, nie chcę panów dociskać jakoś przesadnie, ale czasu, żeby na to odpowiedzieć, jest naprawdę bardzo mało, bo jeżeli tej odpowiedzi nie będzie, to myślę, że duża część ludzi, tych, którzy dzisiaj patrzą na was z życzliwością, także jako na potencjalnego koalicjanta w układzie, powiedzmy, Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz, bardzo dużo się o tym mówi, też jestem ciekaw, jakie jest panów zdanie na ten temat, mogą przestać wam ufać. No bo skoro nie potraficie się skrystalizować na tak niedługim dystansie przed wyborami, to czy wy na pewno w ogóle wiecie, o co wam chodzi? To na krótko może? Dużo pytań, panie Łukaszu. Ja bym wolał nie zaczynać tłumaczenia się z paszkwili, o którym pan powiedział. To był paszkwil. Paszkwil. Nawet nie chcemy się odnosić, tam masa przekłamań dotyczących mojej osoby.
takich nawet przekręcania nazwisk, funkcji, więc nie chcemy się odnosić. Dla mnie to jest tekst na zamówienie lub na zlecenie i nie będę się do tego tekstu odnosił. Nie wiem, czy ja. Nie chcę się odnosić po prostu. Jakby i dla nas po pierwsze, tak? Zapraszamy Państwa 27 czerwca na zjazd do Lubina, gdzie pewne tezy programowe pokażemy i ekspertów, którzy z nami współpracują w tym momencie, piszą program, czy razem z nimi piszemy. I druga kwestia, jesteśmy młodym ruchem, tak? Ruchem, który się tworzy. Partią polityczną nie będziemy celowo brali dotacji partyjnych. Tu chodzi o pewną wiarygodność, jesteśmy za zmianą systemową, jesteśmy za likwidacją finansowania takiego jak teraz partii z budżetu, czyli finansowania, które idzie na billboardy, spoty, na kampanie wyborcze tak de facto, bo pokazaliśmy w tej kampanii, że za niecałe 600 tysięcy złotych można zrobić kampanię ogólnopolską. Nie trzeba mieć 15 czy 18 milionów złotych. A tak naprawdę program, czyli kampania parlamentarna, zacznie się we wrześniu, na jesień. I wtedy będziemy mieli kompleksowy program. Oczywiście tezy pokażemy w tym miesiącu. Ludzi, którzy są z nami, no to myślę, że część osób już znamy. My chcemy skupić się także na młodych ludziach, tak? Takich, którzy z nami byli przez lata, zarówno w Jowach, bo mamy tam różnych ludzi, to od lewicy do prawicy, od przedsiębiorców po prawników. I to nie jest tak, że tego zaplecza nie ma, ale w tym momencie dla nas bardzo istotną kwestią będzie kampania referendalna. I też nie chcemy na siłę mieszać dwóch kampanii, bo 6 września będziemy mieli, tak myślę, że będziemy mieli referendum, które dla nas jest istotne, bo nie jest jeszcze ogłoszone. Oto referendum, ale dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy prezydent mógł podpisać zarządzenie. Dzisiaj w nocy wiatry. Tam jest nie później niż 30 dni. Nie. Tak nie jest. Nie później niż 30 dni. Także tak, to jeszcze można. Więc na tym się będziemy skupiać, bo nam zależy na tym temacie. Oto referendum. Ja osobiście 2,5 roku temu, mała dygresja, składałem w Kancelarii Prezydenta petycję obywatelską, którą podpisał też Paweł Kukiz. I pan prezydent Komorowski nie odpowiedział nam ani za pierwszym razem jego urzędnik, za drugim razem już nam nikt nie odpowiedział, więc to dla nas jest istotna kwestia i na tym też chcemy budować pewną działalność obywatelską, bo tworzą się naturalnie pewne punkty referendalne, ludzie się angażują, bardzo fajną, pozytywną rzecz i takich ludzi też chcemy szukać. I wyłapywać. Więc ja się zgadzam z panem, że program musimy mieć. Tylko naprawdę proszę nie wymagać 8 czerwca jakiegoś wielkiego programu, bo ja sobie przyjrzałem, bo ostatnio miałem rozmowę z Igorem Jankę w piątek, na antenie Polsatu i o to już były pytania i przyjrzałem sobie programy innych partii politycznych. Wiesz, że są nieaktualne. Po drugie jest taka bardzo podstawowa sprawa, że partie polityczne tych programów i tak nie realizują. Ani Platforma swojego, ani wcześniej PiS w większości tego programu nie realizował. Więc taka fiksacja na programie, który jest nie wiadomo jak rozbudowany, jak i tak go później nikt nie zrealizuje, bo nie ma go kto zrealizować. Bo i tak, prawda, później wchodzi w koalicję, a koalicja nie pozwoli, a warunki się zmieniły i tak dalej, więc to też dla nas ma pewien wydźwięk i pewne znaczenie. Więc kampania parlamentarna będzie we wrześniu. 27 czerwca naprawdę zapraszam. Nakreślimy pewną też drogę, mapę drogową, mapę też programową i pewnie będą wiedzieć Państwo więcej. Nie chcę dzisiaj zdradzać, kto pracuje nad programem, ale na pewno 27 pokażemy więcej. No też z racji marketingowych są Panowie w stanie to zrozumieć. To może na razie też oddam. No, znaczy ja rozumiem ten, jeszcze raz podkreślam, ten niepokój Państwa odnośnie programu, ale naprawdę mamy mało czasu, tak? Ja powiedziałem to, co nas łączy, to znaczy niechęć do biurokracji, ale my konkretnie wiemy, co trzeba zrobić, dlatego że jak Państwo pamiętacie, w Sejmie zawsze krążyły ustawy o odbiurokratyzowaniu gospodarki i polegało to na tym, że wymyślano nowy urząd, którego odbiurokratyzuje te inne urzędy tak naprawdę. W związku z czym to żaden pomysł, tak? I stworzenie kolejnych ustaw, które mają ułatwić przedsiębiorcom działalność, czyli zatrudnianie kolejnych kancelarii, które będą czytać te ustawy nowe, które będą wchodzić, tak? Bo tamtych przecież nie będziemy kasować, bo musimy wyprodukować nowy ileś tam przepisów. Polska ma za dużo przepisów, ale niestety to nie wychodzi bym powiedział tak. Sejm niestety nie jest do końca producentem tych ustaw. Te ustawy w większości produkują urzędnicy, który jest potworny nadmiar. To z tych agent różnych urzędowych trafiają do ministra, bo jak Państwo widzicie z życiorysów i z tych słynnych spotkań przy kawie czy herbacie w Sowie i przy różnych innych okazjach, rozmowy nie dotyczą Państwa między ministrami.
Ja powiem tak, niechlujność prawa, które zostało tworzone na okrągło, wpadają ostatni ministrowie. Mnie to trochę nawet cieszy, bym powiedział, tak? Pewna krzywda ministrów Platformy, to znaczy na przykład Nowaka, że on wpadł na głupim zegarku, tak? Nie była dyskusja, że 100 miliardów zostaną utopione w autostrady i nieefektywnie wydano tak naprawdę, tak? Wszyscy się skoncentrowali na zegarku, bo ktoś durną ustawę napisał o oświadczeniach majątkowych, tak? I nie napisał tam, że on kosztuje ten zegarek 19 czy 23 tysiące. Pal diabli ten zegarek, być może go nawet ukradł, nie wiem. W sumie z tym. Mnie bardziej interesuje te 100 miliardów, które gdzieś zniknęły w Polsce, których nie ma i nie ma tego efektu gospodarczego. Drugi, okazało się, minister wpadł na tym, że nie poszedł na strzelnicę. Przez niechlujność swojego własnego prawa, które wprowadził tak naprawdę, bo ktoś mu powiedział, że ty to nie musisz iść na strzelnicę postrzelać. No, na czym giną nasi politycy? No na niechlujstwie po prostu, dlatego że sądzą, że to niechlujstwo nie dotyczy ich. A później, a natomiast my wszyscy na dole musimy te niechlujne przepisy później przestrzegać. I każdy prokurator nas się czepia, że my tych niechlujnych przepisów nie przestrzegamy. I to myślę, że to jest dobra nauczka dla wszystkich parlamentarzystów, obserwując to, co się dzieje z poszczególnymi ministrami obecnego rządu, że tworzenie niechlujstwa i jednocześnie z nadmiaru tych różnych przepisów samo i gubi rzeczywistość, jeśli chodzi o tą stronę. Jeśli chodzi o to, co pan redaktor zapytał odnośnie poszczególnych działów życia społecznego. Ja nie wiem, czy u nas będzie Ministerstwo Ekologii. Ja nie wiem, czy u nas będzie Ministerstwo Edukacji. Bo po pierwsze trzeba rozstrzygnąć, jeśli rząd uważa, że on zakłada żłobki i rząd uważa, że prowadzi edukację, to niech przejmie od samorządu i będzie czysta sytuacja. Wtedy powiemy, że rzeczywiście rząd prowadzi edukację i za nią odpowiada, tak jak w wielu krajach. W Polsce nie tylko jest dwusystem ustrojowy między premierem a prezydentem. Dwusystem ustrojowy jest między samorządem, i to bardzo poważny, a jednocześnie rządem. Bo rząd wprowadza programy na przykład sześciolatek do szkół, tak? I mówi, że przygotował 300 czy 400 milionów na adaptację pomieszczeń na te dzieci sześcioletnie. No tak, przygotował, być może w Warszawie, tak? Ale natomiast nie ponosi żadnej odpowiedzialności tego, co wójt tam robi, i mówi, że wójt nawalił tak naprawdę, tak? Sam wprowadza. No to może trzeba poważnej debaty. Jeśli rząd uznaje, że on prowadzi edukację narodową, to niech ją przejmie. I ja się nie będę bronił. Jest to wola wyborcy, jest to wola w tym przypadku polityczna kraju, w związku z czym tak trzeba będzie zrobić być może, tak? Natomiast takich pytań w ogóle nie ma. To tak jakby każda grupa, która przychodziła, myśli o naprawie państwa w skali 1%. Proszę sobie wyobrazić, że czytałem założenia budżetowe na rok 2015 wstęp, 16 wstępne, gdzie jest zapisane takie, że będziemy walczyć z nadmierną ilością urzędników i proszę państwa, nie przysłyszeliście się, zlikwidujemy 0,0013 części tysięcznej promila ilości zatrudnionych urzędników w roku 2016. To jest walka z biurokracją i z nadmierną ilością urzędników? Ja nie wiem, czy to jest 20 czy 30 urzędników w kraju. I rząd to wprowadza w założeniach budżetowych. Ja wiem, że tego nikt nie czyta, bo to ma 200 czy 300 stron, a nawet niekiedy jeszcze więcej, bo to często po to się tak dużo pisze, żeby tego nikt nie przeczytał, tak naprawdę. Tak się produkuje. Ale dlatego nie oczekujcie państwo od nas konkretów na poszczególne działy, bo my nie uważamy, że te działy powinny być zarządzane przez państwo tak naprawdę na szczeblu rządowym czy na szczeblu samorządowym. My otwieramy poważną dyskusję w kraju, że duża część społeczeństwa widzi, że ten kraj idzie w złym kierunku. Ja podam państwu anegdotę rozmowy drugiej mojej z Pawłem Kukizem, bo ja nie miałem dużo tak naprawdę z Pawłem Kukizem. Ale mieliśmy w tym wieku, jesteśmy podobnym rocznikiem, w tym wieku otwarte męskie rozmowy. Ja mu powiedziałem tak, Paweł, słuchaj, sytuacja jest taka, że w latach 80. myśmy się buntowali. Ja roznosiłem ulotki, lepiłem plakaty, działałem w NZS-ie, że było jeszcze weselej, to działałem razem z Grześkiem Schetyną i Leśkiem Czarneckim na tym samym poziomie, byliśmy tam sami kumple. Takie były czasy, lata 80. studenckie. Także tu bardzo skrajne ruchy reprezentujemy przecież, jeśli chodzi o dojście w tym wieku, w naszym wieku 50-latków do pewnych rozwiązań czy patrzenia na świat. Ale mówię i co, z mojej klasy szkoły średniej wyjechało w latach 80. uciekło, bo tak to się wtedy nazywało, uciekło połowę klasy. I te połowę klasy założyło tam rodziny w Niemczech, w Anglii, w Stanach, w Nowej Zelandii. I te połowę, mówię, klasy ma już swoje dzieci, które są obywatelami angielskimi, francuskimi, niemieckimi i tak dalej. Tak? I one mają taki start, że one mają, że te nasze dzieci, twoje córki, bo on ma córki, ja mam córki, że te nasze córki może wyjadą tam za granicę i zaczną od zbywaka.
to kto jest winny tego, że będą miały gorsze życie? To my, którzy wybraliśmy Polskę i tutaj zostaliśmy? To my mamy ponosić konsekwencje tego? Mówię, to jest ostatnia sytuacja, kiedy możemy powiedzieć dość. Po pierwsze mamy swoje lata, to pokolenie, które wie, widziały, jak to nie było łatwo z tą komuną walczyć w latach 80. odchodzi ze sceny politycznej w dużym stopniu, ale to, które nie było zaangażowane tak naprawdę na tych pierwszych stronach gazet, tak? Tam sobie lokalnie żyło i próbowało tą Polskę budować lokalnie, tak? A który widzi, że to nie idzie w tym kierunku, że ona mu ucieka tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, bo ja mam potrzebę jednak doprecyzowania, bo ja rozumiem, czy zgodzicie się panowie z taką definicją sytuacji, że uruchomiliście pewien potencjał, którego punktem wyjścia było działanie całkowicie celowe, prawda? Chodziło o sprawy JOW-ów. Sytuacja dojrzała do założenia partii, ruchu, tak? Nie oszukujcie panowie, dobrze. W swoim życiu jako dziennikarz ileś ruchów, które potem wszystkie skończyły tak samo. Tak, tak. I teraz mnie interesuje, czy panów aspiracją w ogóle jest zbudowanie programu mającego jakieś podobieństwo do programów partyjnych, czyli takiego, który odpowie nam na pytania o Unię Europejską, politykę wobec Ukrainy, Rosji, no i w ogóle, czy też to jest tak, że zamierzacie stworzyć jakiś katalog rzeczy do załatwienia i w ramach pewnego ruchu je załatwić, czyli biurokracja, zmiana ordynacji wyborczej, coś jeszcze, bo to dla mnie jest jeszcze nie zupełnie jasne. No to jeżeli mógłbym w tym momencie to powiedzieć, bo właściwie w tym samym kierunku będzie szło moje pytanie, zresztą przy całej sympatii, jakie mam do Pawła, to stawiacie nas w strasznie ciężkiej sytuacji, bo chcemy się o coś dopytać, a dowiadujemy się, że mamy się dopytywać za miesiąc, więc bądźcie trochę sympatyczniejsi też dla nas, tak jak my chodzimy do was z sympatią w tym momencie, jednak pomóżcie nas tej rozmowie. Więc moje pytanie na przykład jest takie, bo tu jest mocna dystynkcja między antysystemowością a politycznością, tak? Czyli jakieś ukryte założenie, że antysystemowość nie musi w konsekwencji być antypolitycznością jako taką, tak? Więc na przykład mam kilka ad hoc pytań. Po pierwsze, no nieprawdopodobny chaos informacyjny, z którym mam wrażenie, nie robicie nic. I tu nie chodzi już tylko o program, tylko na przykład o sytuację, w której 20-30 osób regularnie występuje jako podparol Pawła Kukiza. Co po prostu jako heroldzi Pawła Kukiza, mimo że mówią rzeczy z sobą sprzeczne. Ja na przykład dzisiaj idę na to spotkanie, kilkukrotnie dowiadywałem się, że albo panowie są bardzo właśnie w tym ruchu, albo właśnie nic nie znaczą w porównaniu z tymi, którzy powinni zostać zaproszeni. To oczywiście może być zabawne, ale ten chaos informacyjny jest dla nas strasznie no, nieprzyjemny i czy macie zamiar to w jakiś sposób skoordynować informacyjnie, to by nam strasznie pomogło jako dziennikarzom. To jest pierwsze pytanie. Drugie bardziej jest w stosunku do samego Pawła, bo jak o nim mówicie, to mam wrażenie, jakbyście tylko oceniali jego uczciwość i charyzmatyczność. Znaczy ja zakładam i mam taką nadzieję, tak o nim mówiliście, to były te dwa podstawowe atrybuty, że on wnosi, jak rozumiem, coś więcej, tak? Także jakąś, nie wiem, semantykę polityczną. A trzecia sprawa właśnie odwołuje się do polityczności sensu stricte, czyli no, macie zamiar zmieniać ustrój, tak? No do tego jednak potrzeba dość mocnej większości, której najprawdopodobniej w żaden sposób nie osiągniecie, więc będziecie musieli się z kimś dogadywać. To jest pierwsza rzecz, a druga sprawa jest taka, no jednak myślę, no nie tylko JOW-y są sprawami strukturalnymi, systemowymi, więc jeżeli mogę na przykład w tym momencie zadać pytanie, to nie wiem, jak postrzegacie system sprawiedliwości w Polsce? I, no ale jak koszmarnie, to może coś więcej. To znaczy, jakie są drogi wyjścia i jakie są jego podstawowe patologie. Co ja dostanę od partii Pawła Kukiza, przepraszam, od ruchu Pawła Kukiza w jednym z najbardziej, no niestety, zdegenerowanych obszarów trzeciej RP, który wymaga natychmiastowej naprawy, żeby to państwo jakkolwiek sensownie działało. I jeszcze ostatnie takie malutkie pytanie, jeżeli mogę zadać, to wczoraj na przykład publicznie bodajże członek Nowej Prawicy stwierdził, że prowadzicie rozmowy scaleniowe. Prawda to, czy kolejny element chaosu informacyjnego? Znaczy, jeśli chodzi o źródła informacji, żeby to w pewnym sensie uporządkować, wydaje mi się, że łatwiej państwu będzie się poruszać w sensie takim, że nasze funkcyjne obowiązki, które przejmowaliśmy w trakcie kampanii wyborczej, są zarejestrowane. W związku z czym wiadomo z imienia, nazwiska, kto w tym ruchu na pewno jest i kto go koordynował. Są to osoby, pan Patryk Haczkiewicz, który jest, był szefem sztabu wyborczego przecież. Ja byłem założycielem bezpartyjnych samorządowców, liderem jednocześnie ugrupowania, które właśnie zaczęło budować te zręby polityczne tam u nas na Dolnym Śląsku poprzez te wybory samorządowe, które nam
ujawniły potencjał potrzeby zmian w Rzeczypospolitej. Jest pan Tymoteusz Myrda, który był koordynatorem projektów regionalnych. Jest pan Damian Stawikowski, proszę, tak? Miłosz Rodowski, który tworzył całą tą oprawę, jednocześnie był rzecznikiem prasowym przecież tutaj na miejscu w Warszawie. Także to są, bym zawęził do tych paru osób, żeby uporządkować, tak? Każda inna wypowiedź, my ją obserwujemy, powiem szczerze, tak? Każdy nowy ruch, my go obserwujemy i patrzymy, czy chcemy z tą osobą współpracować. Tworzenie z naszej, próba zmuszenia nas do stworzenia struktury teraz, w tej chwili, jest o tyle dla nas niezręczna i trudna, że powoduje, że wchodzimy w dyskusję i w gaszenia różnych pożarów. Nas nie interesuje gaszenie pożarów, bo my nie mamy czasu na gaszenie pożarów lokalnych. Bo być może 2 kilometry stąd ktoś się wypowie w gminie Kukiza i my będziemy musieli zaraz dementować 100 tysięcy różnych wypowiedzi, które się przychodzą w gminie Kukiza. To nie są nasze wypowiedzi. Myśmy przyjechali pokazać swoją twarz, może niezbyt interesującą, ale pokazaliśmy ją, że my jesteśmy, reprezentujemy Pawła Kukiza i ten ruch, który wtedy wyrósł, i jesteśmy w stanie, jeśli potrafimy, nie dlatego, że nie chcemy, tylko jeśli potrafimy odpowiedzieć na pewne pytania, to na nie odpowiemy, tak? Jeśli chodzi o tą stronę. Jeśli chodzi o sprawiedliwość, to my mamy totalnie krytyczne. Uważamy, że po prostu system awansu sędziego jest chory. Dlatego, że on też próbuje ciągle to słabe środowisko z 90 roku. Tak? To znaczy, dlaczego ja nigdy nie podałem żadnego dziennikarza do sądu? Z dwóch przyczyn. Bo tutaj padło takie pytanie, że ktoś, jakiś bloger napisał i myśmy nie zareagowali. Tak, ja nigdy nie reaguję. Z prostej przyczyny. Po pierwsze, nie uznaję prawa prasowego, w związku z czym nigdy nie autoryzuję swoich wypowiedzi. Nie zdarzyło mi się to w ciągu 25 lat swojej aktywności publicznej. Żaden z Państwa nie znajdzie takiej możliwości, żeby udowodnić mi autoryzację jakiejkolwiek mojej wypowiedzi czy wywiadu, bo uważam, że to jest stare, po prostu komunistyczne prawo z 50. bodajże drugiego roku i ono ogranicza swobodę wypowiedzi tak naprawdę dziennikarzy piszących. Bo każdy inny dziennikarz podatuje z sitkiem i w zasadzie leci to za 30 sekund w telewizji. Tutaj już autoryzacji żadnej nie ma. W związku z czym, dlaczego akurat piszący teksty dziennikarze mają obowiązek autoryzacji wywiadów? No to jakiś chory system, ja nie wiem. To dalej nie rozumienie zmian, jeśli chodzi o internet, czy szybkość przepływu informacji ze strony polityków, którzy nie wiadomo dlaczego nie chcą tego zmienić. A po drugie, dlatego, że ja wiem, że to się skończy 5-letnim procesem tak naprawdę, tak? W związku z czym nie może być taka sytuacja, że sędzia prowadzi proces 5-10 lat i w zasadzie nie pamięta, o co chodzi w jakimś czasie. Po drugie, zeznania, proszę sobie wyobrazić, że oświadczenia majątkowe składa kierownik żłobka. Publiczne, na stronie wchodzi, która jedyne jakie ma zamówienie publiczne to kilogram jabłek na rynku. Zeznań nie składa sędzia, który decyduje o miliardowych kontraktach często, choć dla jednej, dla drugiej strony, nie składa ich, tych zeznań. On podobno składa to prezesowi, ale nikt tego nie widział, bo ja tego nie widziałem. Podejrzewam, że nikt z Państwa też tego nie widział, tych oświadczeń majątkowych, natomiast kierowniczka żłobka składa. To jest moja odpowiedź. No, to środowisko, które niestety eksponuje swoją pozycję nadmiernie, a przez to, że łatwo jest solidarowana jako profesja zawodowa, wzajemnie się pilnuje, w związku z czym wszyscy boją się jej dotknąć, tak? Bo zaraz będą wyroki na temat wypowiedzi, że sąd został urażony, w związku z czym grozi nam 5, 10, 15, 20 lat, nie wiadomo ile, bo sąd tutaj ma dowolność interpretacyjną, jeśli chodzi o wyrok, bo nawet może czyn artykułu zmienić dowolnie, tak? W związku z czym zarzuty może zmienić, może skazać za jakieś bredniowe swobodę. Także my jesteśmy bardzo, i to bardzo krytyczni, stąd niestety w wielu sytuacjach nie korzystamy z tej instytucji. Dla nas ona jest po prostu martwa. Niestety sprawiedliwość w dużym stopniu w Polsce jest martwa i wielu ludzi nie korzysta z niej z prostej przyczyny, nie wierzy po prostu w skuteczność tego. Dziękuję bardzo. Pogarszy? Dwa pytania. Ja tyle zadam pytanie. Włączyły się. Za dobrze. Tak. Nie, no dajcie panowie nam powiedzieć, bo tam, że powiedziałem, że tak z godzinę z godnością liczymy. Trochę za łatwo wam jest, powiem szczerze. O co chodzi? Ja, tytułem wstępu, z ogromną sympatią patrzyłem na to poruszenie społeczne,
choćby z mojego życiorosowego powodu. Sam pochodzę z prowincji, jako się żywo utożsamiam z miejscem, z którego pochodzę, z którym mam bardzo żywe związki. Ja rozumiem te wszystkie problemy, tylko z wami jest ten problem pierwszy, że wy, no, wszyscy tu możemy tak biadolić. W Polsce jest źle, tak, ja uważam też, jest źle, jest masa rzeczy do naprawienia. Wy mówicie, że jest źle, wymieniacie, tu szczególnie pan prezydent, że sądy źle działają, samorząd źle działa, biurokracja. Tak, to wszystko wiemy, tylko to inni wszyscy, to oprócz Bronisława Komorowskiego, który mówił o Złotym Wieku. Wszyscy inni to mówili i cała sala będzie nam to tu mówiła. Nie tego się oczekuje po pierwsze od polityków. Druga rzecz, hasło Pawła Kukiza, jeśli dobrze je pamiętam, mówię z pamięci, przybliżyć obywatelom władzę, prawda? Tylko te trzy propozycje konkretne, które wy zgłaszacie, czyli JOW-y, finansowanie partii i likwidacja powiatów, bo to sobie odczytałem, to jest dokładnie coś odwrotnego. Skutki będą kompletnie odwrotne, będą groziły oligarchizacją. Mogę to rozwinąć, dlaczego tak uważam i podać przykłady. No więc, co więcej, nawet na poziomie diagnozy, co do szczegółów, nie do końca jesteście panowie precyzyjni. Kiedy pan prezydent narzeka, że w dużym województwie dolnośląskim, które liczy ile mieszkańców? 4 miliony? 3 miliony? 2 miliony, ale to jest Łotwa, to jest kraj unijny, taki rozmiar. Jest 1100 urzędników administracji marszałkowskiej, to znaczy, że w całej Polsce jest 16 tysięcy tych urzędników. Może to za dużo, ale prawdę powiedziawszy mnie to nie powala. Ale przyznaję, biurokracja w Polsce jest, tylko nie używajcie tego przykładu. Kolejna rzecz, mówi pan, że ma pan trzech posłów z Lubina. Z Lubina, z okręgu letnickiego ma pewnie pan z 10 posłów, bo okręg ten 12 posłów. Wymienił pan trzech. Jednego z Platformy, który głosował za podatkiem od kopalin, bo mu tak partia kazała, i dwóch posłów z opozycji, którzy głosowali przeciwko, więc nie wiem, na czym polega ta pretensja, że ci posłowie są poza panem. Co więcej, gdyby były JOW-y i ten 12-poselski okręg został podzielony na 12 okręgów, w Lubinie miałby pan jednego posła i on być może zagłosowałby w obronie KGHM-u, ile byłby odważny, gdyby się był w stanie przeciwstawić. Natomiast 459 posłów z całej Polski w nosie by miało Lubin, bo z przyjemnością zagłosowaliby za tym podatkiem, po to, żeby mieć u siebie na szpitale, drogi, cokolwiek. Oni nie martwiliby się losem Lubina. Stąd jest mój problem, że albo jest tu dużo naiwności, albo braku wiedzy, albo nie wiem, czyjejś złej woli. Ja naprawdę staram się powiedzieć tu z maksymalną życzliwością. Bardzo doceniam ten ruch społeczny. Uważam, że rzeczywiście jest w Polsce konieczna zmiana. Tylko mamy taką sytuację, już kończę, że wiemy, że pacjent jest chory, tylko wy się nie godzicie na taką kurację bardzo niewdzięczną, długotrwałą, bolesną, taką, która nie rokuje natychmiastowego wyleczenia, tylko takie jakieś szamańskie triki. Zrobimy to tu trochę akupunktury, tutaj posmarujemy jakimś cudownym ziołem, z Peru jest takie zioło, które podobno raka leczy. Nie? No i po prostu... Zadaj pytanie, człowiek. A my się znamy? I na tym polega mój problem z wami. To jeszcze, przepraszam, jeszcze dwa słowa. Znaczy, ja wiedziałem, że tak będzie, jak Piotr zacznie mówić o jednomandatowych okręgach wyborczych, bo tu się akurat mocno nie zgadzamy, to jeszcze parę takich spraw bym mógł mieć, więc proponuję nie wchodzić w dyskusję o JOW-ach, bo rzeczywiście nie o tym, tak, ale w tej chwili nie o tym rozmawiamy, tutaj chodzi o coś trochę innego i dokładając do... Ale to jest follow-up do tego, co powiedział Piotr. Dokładając do tego, ja mam cały czas słuchając panów i też starając się podchodzić do tego z bardzo dużą życzliwością, mam takie wrażenie, że tutaj, na tym spotkaniu, na te 4 miesiące przed wyborami parlamentarnymi, jesteśmy na takim etapie, kiedy należałoby mówić politycznie. A panowie cały czas mówią, jakbyście byli na wiecu. I to jest ten problem. Ja oczekuję konkretnych rozwiązań w ramach tego, co można zrobić i jak można zrobić. Wejść w koalicję czy nie wejść? No mówi pan, że z sądami jest fatalnie. Owszem jest, ale przecież to się opiera na całych tonach legislacji. Nie można tego po prostu tak zmienić. Dokładnie to, co powiedział Piotr. Nie ma żadnego magicznego sposobu. To się robi bardzo powoli. To się robi wchodząc w koalicję, projektując mozolnie ustawy, nie wiem, przeprojektowując kodeks postępowania karnego i tak dalej, i tak dalej. A panowie cały czas do nas mówią tak, jakbyście byli na wiecu jeszcze przed wyborami prezydenckimi. No, coś mi tutaj nie gra. Ja powiem tak, po pierwsze to jeśli chodzi o to, to nie dotyczy Lubina, to dotyczy całego regionu. W związku z czym, tak jak pan słusznie powiedział, 46 posłów by musiało zagłosować przeciw
jeśli chodzi o region, bo to nie dotyczy tylko Lublina, ten podatek kopalniany, szczególnie. Natomiast jeśli oczekuje Pan od nas tej głębokiej deklaracji politycznej, że chodzi o koronkową robotę w Sejmie, tak? Bo takie w zasadzie zarzuty padają, że my nie jesteśmy przygotowani na koronkową robotę w Sejmie. Bo my uważamy, że jeśli będziemy się dalej w takie koronki bawić, a nie dokonamy wstrząsu. Dzisiaj, jeśli chodzi o legislację, Pan naciska program Lex i Panu wszystkie ustawy na temat sądownictwa wylatują od razu. Nie wiem, 10 sekund, 15 sekund. Lex zapada, nie napisze nowelizacji. Jeszcze raz, w związku z czym, jeśli Sejm potrafi w ciągu 7 dni opracować szereg ustaw, bo one są pilne dla rządu, to jeśli my uznajemy, że sprawiedliwość jest najważniejsza, to można w ciągu 7 dni opracować najbardziej istotne, fundamentalne, ustrojowe akty prawne według nas. My się nie godzimy na tą koronkową robotę dogadywania się. My wrócimy do swoich pieczar z powrotem, jeśli nam się nie uda, tak? Jeśli Polska nie uwierzy w nas, w nasz program taki, że my chcemy dokonać szybkich zmian, bo my się nie palimy mieszkać w Warszawie. Z całym szacunkiem dla Warszawy. Nam naprawdę jest fajnie na tym Dolnym Śląsku, mamy swoje góry, mamy swoje rzeki. My się nie palimy do przyjazdu do Warszawy. Tylko my się boimy, że ten Dolny Śląsk będzie pusty za parę lat, jeśli się będziemy bawić te koronkowe roboty, które pan redaktor żąda od nas. Jeśli nam się nie uda, wrócimy do siebie. No niestety nie udało się Polsce, w związku z czym może rzeczywiście pomysł polegający na tym, że można szybkie ustrojowe dokonać zmiany w kraju, jest zły, ale taki mamy pomysł. Ale zarzucanie nam, że my nie chcemy wejść w rytm tej pracy właśnie koronkowej, a że to jest negatywna z naszej strony zasada, wydaje mi się złudna i błędna, bo my właśnie myślimy całkiem inaczej. To jest to, co próbuje się nas ciągle zepchnąć w XIX-wieczny podział polityczny. Lewa, prawa, lewo, prawo. Ja powiem tak, że dyskusja, która się odbywa częstokroć w Sejmie parlamentarnym, rzadko biegnie podziałami, jeśli chodzi o pewne rozwiązania techniczne lewo, prawo, rzeczywistość. Oczywiście ona zdominowała ostatnie 3 lata dyskusję na temat małżeństw gejowskich, tak, na temat in vitro i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tak, w międzyczasie, jak trwały te 3 lata na temat małżeństw, na temat in vitro i na temat innych związków, 30% młodych Polaków urodziło się bez związku zarejestrowanego i ci partnerzy, kobieta, mężczyzna, nie uważają, że są skrzywdzeni, tak? W związku z czym nie uważają, że trzeba im dodatkowej ustawy do legalizacji, bo gdyby chcieli, to by to dawno zrobili. W związku z czym uważamy, że te dyskusje tylko zabierają czas i opóźniają rzeczywiste zmiany w kraju. Bo jeśli pan się domaga od nas szczegółów w tej chwili, my ich nie znamy naprawdę w tej chwili. My ich poważnie diagnozujemy, natomiast mamy wolę zmian i proszę nam zaufać. Proszę nam dać jeszcze te 2 tygodnie. Jeśli partie polityczne miały 100, 200, 300, 1000 miesięcy, to dajcie nam ten miesiąc po prostu i nie rozliczajcie nas po miesiącu. Dziękuję bardzo. Michał Szulczyński prosił o głos. Tak, bardzo dziękuję jeszcze raz. Bo ja sobie wynotowałem kilka takich szczegółów, o których pan mówił. Jeśli chodzi o propozycję zlikwidowania prawa prasowego, to jestem jak najbardziej za. Jako piszący dziennikarz. Tak, ale to szczerze. Znaczy autoryzacja, bo prawo prasowe jakieś normy powinno mieć. Natomiast mnie zaskoczyły 2 rzeczy, które pan powiedział. Pierwsza dotyczy tego, że pan powiedział, nie znamy konkretnych odpowiedzi, my dopiero otwieramy debatę, co chcemy zrobić w Polsce. No, wydaje mi się, że to trochę za późno. Tak? Znaczy w sytuacji, w której macie 21% w pierwszej turze wyborów prezydenckich, w której macie między kilkanaście a 20-kilka% głosów, to chyba nie jest moment na debatę. Debatować można sobie tutaj, prawda? Natomiast wyjdziecie po władzę. Jeszcze słodkę. Drugie pytanie jest takie, to co pan prezydent mówi o tym, że być może nie potrzeba Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji, bo samorządy funkcjonują. Tutaj mówimy o bardzo głębokiej zmianie ustrojowej. Zgoda, pan mówił, że to jest głęboka zmiana ustrojowa, tylko czy wy macie pomysł, jak to powinno wyglądać, tak? Znaczy, gdzie wycofać państwo? Czy rzeczywiście likwidować Ministerstwo Edukacji, może zlikwidować Ministerstwo Zdrowia, no bo ono też pracują. Znaczy, jaki macie konkretnie pomysł? To jest dokładnie moje pytanie o wasz konkret, tak?
tylko proszę powiedzieć, tak, chcemy zlikwidować Ministerstwo Edukacji, bo szkoły i tak funkcjonują w samorządach i to ono od nich zależy, albo nie wiem, zreorganizujmy system sądownictwa, to jest kolejna rzecz, której Pan mówi. Mówi Pan o tym, że nie było weryfikacji sądów i tak naprawdę się odtwarza ten system. Zgoda, tylko co w takim razie w zamian? Znaczy, jakie konkretne propozycje ustrojowe Panowie macie na poszczególne, nie mówię na całość życia społecznego, na tych kilkadziesięć najważniejszych spraw, tak? Nie wiem, edukacja, zdrowie publiczne, wymiar sprawiedliwości, gospodarka i tak dalej, i tak dalej. Zanim oddam panu prezydentowi, chciałbym jednak wrócić do, bo państwo wymagacie od nas nadal, wracamy, tak? Dwa tygodnie od drugiej tury, my jesteśmy w trakcie budowy ruchu, pisania programu, gotowych już rozwiązań. Ja się kompletnie zgadzam z tym, że w Polsce nie ma czasu, w tym momencie nie ma czasu na debatę o różnych rzeczach. A ja naprawdę, ja w polityce nigdy nie byłem, nie byłem członkiem żadnej partii politycznej, nie działałem gdzieś tam w samorządzie, tak? To moją działką były organizacje pozarządowe i w Polsce nie było żadnej debaty publicznej na tematy ustrojowe. Dzisiaj, jak my tę debatę w końcu rozpoczynamy, jeśli chodzi o konstytucję, tak? O to, czy mamy mieć system prezydencki, półprezydencki, czy kanclerski, parlamentarny, bo na pewno taki jak teraz być nie może, nie może funkcjonować, bo nigdzie w normalnym zachodnim kraju nie funkcjonuje taka dwuwładza. Taki stosunek władzy. I chcemy rozpocząć to dyskusję także na temat jednomandatowych okręgów wyborczych, bo będziemy mieli referendum i to może być przyczynek do rozmów o ustroju państwa, o programach. Partie polityczne istnieją tutaj od lat, tak? I one mają swój czas na budowę programu, a my po dwóch tygodniach mamy dzisiaj odpowiedzieć na pytania, jakie mamy konkretne stosunki do konkretnych propozycji. Ja bym chciał też wrócić do tego, co Pan mówił. Tak, my będziemy mieli konkretne propozycje, takie konkretne. Nie jesteśmy partią polityczną i nie będziemy partią polityczną na tym etapie. Nie budujemy organizacji politycznej w tym momencie, bo nie mamy na to czasu, nie chcemy rozbić się właśnie o tą wojnę gdzieś tam na dole w gminach i powiatach, a to kto będzie tam pełnomocnikiem. Bo się za chwilę zabijemy i wysypiemy z tym problemem, więc chcemy być organizacją konkretnych pomysłów, konkretnych zmian. Tych zmian, które Polacy chcą i oczekują, bo taki wyraz dały te wybory. Polacy chcą zmian. I dla nas to jest istotne i 27, naprawdę zapraszam, będą główne tezy programowe. Program na czas kampanii parlamentarnej, bo pytam, tak, jaki program ma Platforma, jaki program ma PiS, SLD. Ja byłem na stronach po tej rozmowie piątkowej i tam są jakieś przepastne dokumenty, tylko że one są nieaktualne, tak? Więc na kampanię parlamentarną będzie czas teraz. Ja teraz słyszę w Platformie, że jest nowe otwarcie, tak? Trzeba wrócić do korzeni, tak? Po 8 latach, więc no, chcecie, żebyśmy tak działali jak partie polityczne? Nie chcemy. My chcemy te partie zmienić, tak? Chcemy zmienić ustawę o partiach politycznych, o finansowaniu partii politycznych, żeby w końcu polityka budowała się oddolnie, właśnie od powiatów, bo ona tam powinna być, a nie tak jak teraz. Dobrze, ale ja mówię, w sensie, dobrze, może być od gmin, tak? Ale chodzi o to, że ta polityka powinna tamtąd się zacząć, tam powinni być budowani liderzy polityczni, a nie tak na takiej zasadzie, że no, jakie ja mam wyobrażenie naszej historii, tak, że przypadkowi ludzie w roku 90 znaleźli się w polityce, bo ktoś kogoś znał, lubił i ci ludzie cały czas w tej polityce tkwią, nieweryfikowani bardzo, bardzo często, bo wystarczyło, że za każdym razem jedynka tu, później zmiana partii i ci ludzie w ogóle się nie budowali od dołu, tak? I my chcemy taką debatę rozpocząć, czy Polacy są gotowi na taką debatę? Moim zdaniem są, tak? Dla mnie światopoglądowe, możemy sobie dzisiaj powiedzieć, odłóżmy tę sprawę na 10 lat, zreformujmy Polskę, zastanówmy się, jak ta Polska ma wyglądać w różnych aspektach i będziemy o takich tematach mówić. A nie teraz rozmawiajmy tak naprawdę, jaki mamy program na temat in vitro czy aborcji. Jeszcze. Ja rozumiem, że Państwo oczekujecie jakiegoś żelu konkretu, tak? Naszym konkretem odpowiedź jest na najtrudniejsze pytanie, jakie w Polsce jest, które wraca, ale w kuluarach, być może na pierwszych stronach, ale nie do końca podkreślane. To jest oczywiście demografia i emerytury, tak? Bo wszyscy mówią na temat, kiedy iść na emeryturę, a nikt nie mówi, jak ta emerytura ma wyglądać w rzeczywistości. My oczywiście jesteśmy za zniesieniem wszystkich przywilejów emerytalnych. Państwo doskonale wiecie, że są prokuratorzy, którzy mieli po 39 lat i poszli na emeryturę w wieku 39 lat i mają 14 tysięcy emerytur. Tak naprawdę my się wszyscy składamy w tej chwili już na emerytury, bo to jest, niedługo będzie większą część zasilania ZUS-u z budżetu niż ze składek. My jesteśmy za emeryturą obywatelską, czyli tak naprawdę wypłacaną przez MOPS-y. Jest to świadczenia społeczne w sensie świadczeń socjalnych. Po pierwsze zlikwidujemy dzięki temu ZUS, w związku z czym doprowadzimy do sytuacji takiej, że wiek będzie decydować, a nie system składkowy. Ja jestem po rozmowie z kilkoma wyższymi funkcjonariuszami ZUS-u, bym tak to określił, tak?
którzy mi uświadomili zeszłego tygodnia, że ZUS wydaje kilkaset milionów złotych na pilnowanie systemu rejestracji składek, że nie było włamów hakerów. Wydaje się około 700 milionów rocznie na pilnowanie skarbca, który jest kompletnie pusty. Ten system nalicza od każdego nam składkę, kiedy doskonale wiemy, że nie dostaniemy tej emerytury za 15-20 lat. To tak jakby skarbiec był pilnowany przez strażników, który jest kompletnie pusty. My mówimy tak, czas na poważną dyskusję i powiedzieć sobie prawdę. Nie stać nam, niestety te składki, które zostały odłożone przez ileś tam lat i każdy sobie obliczył, że ma 2, 4 czy 5 tysięcy, może za 3-4 lata, jest kompletna fikcja, umówmy się. Powiedzmy sobie szczerze, może trzeba nawet referendum zrobić, bo to jest fundamentalna sprawa Polaków tak naprawdę, tak? To jest to zabezpieczenie społeczne na starszy wiek. Bo jeśli nie będziemy, nie odpowiemy sobie w najważniejszym tak naprawdę wydarzeniu o przyszłość Polaków i ich miejsce tutaj w Polsce, a o tym decyduje demografia, bo oczywiście możemy mówić tak, że w wieku 60, 65, 4, 3 i tak dalej, to jest nieistotny wiek. Istotne jest to, skąd będą pieniądze i gdzie one będą umiejscowione. Bo jeśli pójdziemy w tym kierunku, to składki ZUS-u osiągną taki poziom, że wszyscy młodzi wyjadą, bo nie będą takiego ZUS-u naprawdę płacić. I trzeba mieć tego świadomość. Ja jestem pogodzony z tym, że mimo, że dobrze zarabiam od wielu lat, nie będę miał emerytury za 15 lat, jak pójdę na emeryturę. Ja jestem z tym pogodzony, ale w interesie moich dzieci leży to, żebym ja się pogodził, bo one mi wyjadą za 2 lata, jak się dowiedzą, że będą płaciły 50% na ZUS. Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko, bo tak cały czas mnie jednak nurtuje jedno pytanie, bo po pierwsze panowie mówili, że czas, czy jest czas na debatę. No zakładam, że wasz wynik wyborczy pokazuje, że Polacy są gotowi. Już wiemy, że ta debata musi być. Niemniej ciekawi mnie właściwie, o co mamy się was pytać, jeżeli właściwie każde nasze pytanie jest w taki sposób zbywane. Znaczy to jaki sens w ogóle stoi za tym spotkaniem? Znaczy o co mamy was pytać, żebyście byli zadowoleni? Bo ja w tym momencie zaczynam się czuć głupio, jak każde moje pytanie jest przeniesione na ten nieszczęsny 27 czerwca. Mówiliście na przykład przed chwilą, że tydzień wam starczy do radykalnego przeobrażenia za pomocą szeregu ustaw całej rzeczywistości, na nie będzie samego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Mi by wystarczyły 2 takie projekty. Ja jestem naprawdę ciekaw, jakie one będą. Tak? I gdybym usłyszał, byłbym bardzo wdzięczny. I przyznam się, że chyba już oddam, bo to takie proste. Ja tutaj dodam, mi się nie podoba, że panowie mówicie dużo o obywatelskości. Ja podkreślam jeszcze raz. Zauważam ten wielomilionowy ruch i bardzo mi odpowiada, że to nie jest lewackie Podemos w polskim wydaniu, tylko jest to ruch o emocji konserwatywnej i trochę nacjonalistycznej, co mi zupełnie nie przeszkadza. Natomiast wasze recepty są bardzo, znaczy powiem tak, cokolwiek antynarodowe, bo mówicie o likwidacji powiatów, a czy ktoś zapytał ludzi z powiatów, czy oni są likwidacji powiatów, bo dwumilionowa Warszawa zawsze przegłosuje, bo sobie da radę bez powiatu, zawsze przegłosuje 50-tysięczny powiat w Pcimiu. W Pcimiu nie ma powiatu, ale takim powiedzmy umownym Pcimiu i zadecyduje za Pcimian, że oni nie będą mieli powiatu. To jest jedna sprawa. Tu pan mówi, nie dyskutujmy, zresztą obaj panowie, o sprawach obyczajowych. A dlaczego nie? A ja chcę o tym rozmawiać. Pani Szczuka chce o tym rozmawiać. Masa ludzi o tym chce. To są ważne rzeczy. Świat się zmienia, niestety bardzo często w złym kierunku, ale o tym się debatuje i panowie nie zadekretujecie, że ludzie nie będą o tym milczeli, że będą milczeli. Ile rzeczy? Sprawa emerytur pan tutaj mówi. Ja przez ileś lat odkładałem składki. Nędzne, podłe składki, ale to są moje pieniądze. I co? I pan teraz zarządzi, że będzie emerytura obywatelska? Ona mi się nawet podoba, ale w realu, takim po prostu w systemie prawnym, ona zacznie działać dopiero za 50 lat. Czyli prawda jest na pewno po mojej śmierci. No tak to wygląda. Ja będę miał bardzo nędzną emeryturę. Mi się podoba ten pomysł, tylko ja wiem, wprowadzi pan od dzisiaj, że pan zabierze tym prokuratorom, przecież pan nie zabierze tym prokuratorom. To są ich niestety ich prawa nabyte, bo pójdą do sądu. Ale proszę państwa, jeśli można jedno zdanie, bo to wywołuje największe emocje na emerytury, taka prawda. Ale umówmy się tak, że jeśli będzie to zapis konstytucyjny o zmianie systemu emerytalnego, to jaki to sąd może obalić w rzeczywistości, jeśli prowadzimy zapis do konstytucji? W związku z czym nie będzie można do sądu się odwoływać.
bo to będzie zapisane w Konstytucji. Jeśli przeprowadzimy referendum i przekonamy większość Polaków, że niestety nie oszukujmy się. Jak będzie brzmiał ten zapis? Ale pan ode mnie wymaga więc ja powiem tak, system wprowadzamy emerytury obywatelskie, kropka, wysokość będzie określana w dniu jakimś tam określonym. Bo jeszcze jedną rzecz, panowie macie pretensje, żeby was skończył pytanie. Ale nie, ja mówię panu konkretnie, panie redaktorze. Zapewniam panu, że moi koledzy i ja, kiedy robimy wywiady z politykami PiS-u, Platformy, SLD, to pytania są ostrzejsze. Naprawdę macie fory na początek od nas. Bardzo często konkretnie, najczęściej konkretnie. Żeby była jasna. My cały czas właśnie wracamy do tego tematu, tak? Do tych tematów, że my nie możemy dyskutować. My jesteśmy, okej, okay, niech panu nie zabrania dyskutować z panią Szczuką o aborcji. W Warszawie sobie dyskutujcie, ale połowy Polski tego nie interesuje zupełnie. Ani aborcja, ani in vitro. Polacy się teraz mają pracę przede wszystkim, tak? Czy mogą żyć w państwie, które jest dla obywateli. W takim, czy pomogą prowadzić swój mały biznes. No to interesuje Polaków. Otwórzmy tą debatę do sprawy gospodarcze. No bardzo często właśnie tak nie jest. Proszę wyjechać z Warszawy. Ale naprawdę, ja nie mam sposobu, żeby taka debata się toczyła, ale uważam, że na dziś Polska ma ważniejsze problemy. To dyskutujmy o tym, to rozmawiamy. My naprawdę, ja rozumiem, że państwo chcą nas traktować jak normalne ugrupowanie, tylko dajcie nam je zbudować. Dajcie nam, tak, 2 tygodnie minęły i dzisiaj będziemy za chwilę, dobrze, to dziękuję. Naprawdę to doceniamy, a szczególnie cieszy nas to, że to są właśnie prawicowe tygodniki, prawicowe gazety, prawicowe z... Ja się tak nie do końca zgadzam, że nasz ruch jest jakiś taki prawicowo-nacjonalistyczny. Nie, bo jest masa osób polewicowych, pomimo, tutaj kilka osób takich jest. I my się nie zamykamy na lewicę, tak? Tą lewicę nieobyczajową, powiedzmy, ale jakąś lewicę, powiedzmy, w zrozumieniu robotniczym, powiedzmy, tak? Czy nie zamykamy się na tych ludzi, nie będziemy się zamykali. Więc mamy naprawdę różnych ludzi w tym ruchu i też nie będziemy się na nich zamykać, tak? Jakby Paweł jest wyrazisty, ma swoje poglądy, ale różni są tam ludzie, więc też bym nie chciał tego szufladkowania, chciałbym uniknąć. Ja wiem, że pan będzie zadowolony i na pewno łatwiej będzie nam rozmawiać za miesiąc, za 2 miesiące, tak? Jak my okrzepniemy, tak? My mamy teraz przed nami stoją dwie rzeczy, tak? Zbudowanie list wyborczych, zbudowane z sensownych ludzi, zbudowanie programu politycznego dla Polski. My sobie naprawdę zdajemy sprawę i zdajemy sobie sprawę z tego, jaka odpowiedzialność jest za państwo na nas sądzi, za ten wynik wyborczy. Nie chcemy tych słów, tak, programowych, za chwilę będziecie nas pytać o konkrety, będziemy wypuszczać je bez konsultacji, bez rozmów z ekspertami, bo właśnie ta odpowiedzialność na nas ciąży. My zdajemy sobie sprawę z tej odpowiedzialności, której w polskim życiu publicznym nie ma. Bo nie ma jej po prostu między wyborcą a posłem i to tak później idzie, nie ma między obywatelem a urzędnikiem i tak samo nie ma odpowiedzialności za słowo w mediach. Nie ma słowa odpowiedzialność, moim zdaniem, w polskim życiu publicznym nie istnieje i chcielibyśmy przywrócić to słowo odpowiedzialność. Pozwolić się jeszcze dyskusję, jeśli chodzi o konkrety, tak? No bo jest dyskusja powszechna na temat franków, frankowiczów i tak dalej, i tak dalej. My nie chcemy pójść w takim kierunku, że zaproponujemy zaraz rozwiązanie konkretne, tak? Ale natomiast musimy powiedzieć sobie tak, że 10, pamiętam, 15 lat temu Leszek Balcerowicz mówił, że nie wolno ruszać rezerw walutowych NBP-u, bo one zabezpieczają wartość waluty polskiej, tak? A kilka lat temu stało się tak, że frank skoczył z 2 zł do 5 zł i te rezerwy w ogóle do niczego nam nie były potrzebne, okazuje się, bo one w ogóle nie zadziałały. W związku z czym te odkładanie pieniędzy w NBP-ie być może okazuje się chybione tak naprawdę, bo to jest myślenie być może XIX-wieczne gospodarki. My to widzimy i my będziemy szukać odpowiedzi w ciągu najbliższych tygodni. Tylko my się nie boimy postawić tych pytań. To jest ta zasadnicza różnica. Pytań to jesteśmy my, wy jesteście od odpowiedzi. Ale my musimy sobie najpierw je postawić. Bo państwo musicie zrozumieć, że my sobie stawiamy pytania, dlaczego ta rzeczywistość nas tak krzywdzi, tak? Bo nie zrobiliśmy to i my chcemy to zrobić. Tylko naprawdę dajcie nam czas, no i dziękujemy za tą sympatię, bo my to czujemy, naprawdę. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo wiedzą, że w tym samym czasie mamy pewną konkurencję, ponieważ w klubie Ronina jest akurat Jarosław Kaczyński. I tak sobie myślę, że gdyby Jarosław Kaczyński zobaczył to nasze tutejsze spotkanie, to mógłby wpaść w jakieś kompleksy, dlatego że PiS przy tym, co wy mówicie i co wy proponujecie teraz, z pewną, no już teraz po tych kilkudziesięciu minutach mogę śmiało powiedzieć,
dosyć daleko posuniętą dezynwolturą, jawi się jako super konserwatywny, super ostrożny i super umiarkowany polityk. I następuje, i teraz widzę ciekawą rzecz. Państwo, część sali przynajmniej, jest rozentuzjazmowana tym, że panowie stawiają daleko idące, w dużej mierze bardzo słuszne diagnozy, ale jednocześnie na wszystkie pytania, kiedy my się domagamy jakiegokolwiek konkretu i konkretnego rozwiązania, to państwo krzyczycie, bo wam się już to nie podoba, bo najlepiej wejść do tego Sejmu, wszystko rozwalić. Mnie to przypomina rozmowę, którą miałem z Januszem Korwin-Mikkem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w zeszłym roku i pytałem go, co on tam konkretnie zamierza zrobić. No, zamierzam walczyć z Unią Europejską, ale jak? No będę walczył, wszystko tam rozwalę. No ale jak konkretnie? Ale co pan zrobi? I teraz co robi Janusz Korwin-Mikke w Parlamencie Europejskim? Siedzi i śpi. I to jest udokumentowane na wielu fotografiach. Więc ja jednak apeluję o to, żebyście panowie, diagnoza diagnozą, ale ja rozumiem, że trzeba poczekać na ten program, tylko że... Ale tak, panie redaktorze, czy program zmiany systemu wyborczego, jednej z dwóch czy trzech najważniejszych kwestii ustrojowych, które mamy naprawdę od A do Z zrobione, nie jest poważną sprawą. Tylko jest. Że, dobrze, ale nie wiem, czy pan co... Dobrze, ale to ale zostańmy przy tym. Jest. No więc... Żeby wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, trzeba zmienić konstytucję. Żeby zmienić konstytucję, trzeba mieć 3/5 głosów. Skąd weźmiecie 3/5 głosów w Sejmie? Dlaczego? No, i to jest odpowiedź. No nie, znaczy w ten sposób się nie da racjonalnie dyskutować o polityce. Nie powiedzieliście panowie do tej pory ani słowa o tym, z kim macie zamiar te zmiany robić. No dostaniecie powiedzmy 20%, niech już nawet będzie tyle. Chociaż ja myślę, że to będzie mniej, ale niech będzie 20%, to przecież nie będziecie mieć bezwzględnej większości w Sejmie. Z kim chcecie te zmiany robić? Czy pan, żebyśmy my koalicję budowali przed wyborami, tak już teraz? Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborczy. Znaczy ja dopuszczam do ludzi taką możliwość, że będziemy budowali koalicję z daną partią i taką, że Platforma dogada się z PiS-em jako bronienie z dwie stare partie polityczne, czyli część PiS-u z Platformą, ale będziemy w opozycji też taki scenariusz sobie wyobrażam. To jest taki scenariusz. Jeszcze można, ja panu redaktorowi powiem tak, że ta koalicja PiS-u z Platformą, my to znamy w terenie. To nie jest tak, że to jest niemożliwe. Ja doświadczyłem, na mnie przeprowadzono niesamowity eksperyment w 2009 roku. Zawiązała się koalicja SLD, PiS, Platforma, PSL przeciwko mnie i zrobiła mi referendum w sprawie mego odwołania. Co prawda to był rekord polski, jeśli chodzi o frekwencję, bo to był 1,47%. Czyli jak moja żona powiedziała, że nie byli w stanie te partie zmobilizować swoich żon ani kochanych, żeby poszły na to referendum, ale zawiązali taką koalicję. W związku z czym możliwość zawiązania koalicji wydawałoby się egzotycznej, a to nas nazywają egzotyką, w polityce wystąpiła. Ja chciałem zadać pytanie, żeby podziękować bardzo organizatorom, dlatego że zawsze jak czytałem różne historyczne książki, starałem sobie wyobrazić, jak wygląda sejmik szlachecki taki gdzieś w Polsce i właśnie mam wrażenie, że jakby pan był na spotkaniu w Londynie w klubie Belvedere z Pawłem Kukizem, to by pan zobaczył, co to jest sejmik szlachecki. Tutaj jest naprawdę bardzo kulturalne, akademickie spotkanie. Kto organizuje kulturalne, akademickie to jest na wideo nagrane i tam naprawdę pan zobaczy, to wtedy to był jest. No właśnie, to jest ten kłopot, że tych sejmików z przeszłości się nie nagrywało i teraz musimy sobie tylko wyobrażać, jak to było. Ale trzy rzeczy. Po pierwsze, panowie to mówią, że dziękują za tą życzliwość, bo to są prawica i w ogóle. Ja nie rozmawiam, czy nie stawiam panu pytania, nie jestem zaciekawiony, dlatego że jestem prawicowy, lewicowy, centrowy, czy jakikolwiek inny, tylko dlatego, że mam szacunek wobec 3 milionów osób, które zagłosowały na Pawła Kukiza w pierwszej turze wyborów. Też wiem, że mnóstwo osób ma zastrzeżenia do sondaży, ja również, ale mimo to one coś pokazują, tak? Znaczy, nie da się powiedzieć, nic się nie stało w momencie, jeżeli macie albo 20, albo 20 kilka, albo kilkanaście procent sondaży. No to jest jakiś element tego, że ludzie mówią, że chcą zmian. Moje pytanie jest w związku z tym takie, że dlatego stawiam swoje pytania, że chcę wiedzieć, na czym te zmiany mają polegać, bo tak jak słucham panów, to po drugie, mam wrażenie, że chcecie zbudować partię, nie budując partii, znaczy, że chcecie uprawiać politykę, nie uprawiając polityki. Znaczy, za każdym razem, gdy my stawiamy pytanie o konkret, panowie mówicie, no ale my jesteśmy takim właśnie pospolitym ruszeniem, które po prostu tutaj idzie i mówi, że dość tych wszystkich zmian, natomiast no,
takie pospolite ruszenie też jest polityczne w tym sensie. I tutaj by pan Haczkiewicz mówił o tym, że po co, że partie PiS i Platforma mają programy, których nie przestrzegają. No to w takim razie, po co mam program? No może od razu nie piszcie programu, nie róbcie tej konwencji programowej, tylko jedźcie tak dalej do wyborów, no bo im mniej konkretów, tym mniej podazłamanych obietnic. Puenta, rozumiem. Jakie tak? Bo... Ale powiedziałem, będziemy mieli konkretne... Ale my chcemy go zrealizować właśnie. To jest ta różnica. Ten, który będzie na tej... On nie będzie opasną księgą. Ja, to jest, ja celowo wczoraj wydrukowałem sobie z 2011 roku i PiS-u, i Platformy programy wyborcze. I to była wielostronicowa, ponad 100 stron książka, na którą trudno było przejrzeć. Jedną i drugą próbowałem porównać. I tak naprawdę, powiem, no, i oczywiście, że Platforma miała szansę go zrealizować, tylko tam kompletnie nic nie zostało zrealizowane, nie? Tym programie wyborczym. Ale ja nie wiem, czy PiS by zrealizował, bo akurat nie miał szans. W związku z czym trudno mi zweryfikować w tym przypadku PiS. Natomiast nasz program nie będzie liczył 100 stron. Naprawdę zdążycie państwo przeczytać nasz program w ciągu 15 minut. Bo tam będą konkretne pytania i konkretna diagnoza, krótka, dwu-, trzyzdaniowa, bo my jesteśmy właśnie, może ja najmniej z nas wszystkich, pokoleniem wychowanym na Twitterze, gdzie wystarczy 140 znaków, żeby opisać daną rzeczywistość i jego rozwiązanie. Ale trzeba ją świetnie znać. I trzeba ją świetnie znać. Przepraszam, bo tak pomyślałem, że to trochę smutne, że akurat tego dotyczy ten konkret, który tak mocno wybrzmiał z tego czasu w jednej z rozmów radiowych Pawła, no ale to przynajmniej może będzie coś konkretnego. Paweł dość jednoznacznie powiedział, że nie chce religii w szkołach. Czy to jest postulat programowy, czy to też właściwie się okaże dopiero jak napiszecie program? Znaczy jeszcze raz, nie mamy programu do końca i musimy przegadać to z Pawłem, bo ja uważam, że powinna być, Paweł uważa, że nie, tak? W związku z czym musimy przegadać te tematy na temat, czy ona jest potrzebna, czy też nie. I dopuszczacie koalicję z Platformą, tak? Znaczy ja powiem tak, dlaczego my mamy dopuszczać koalicję z Platformą, skoro my wychodzimy z założenia, że idziemy sami rządzić, tak? Mhm. Pan prezydent mówił o tej dobrze rozpoznanej rzeczywistości, że musicie przegadać, czy religia w szkole ma nie być, czy jest, to ludzi dzieli. Okej, przyjmuję z pełną akceptacją, że będziecie tu dyskutowali. Tylko ja nie wyobrażam sobie, żeby jakaś partia w tym waszym mogła to wprowadzić, bo w Polsce religia nie została wprowadzona do szkół, tylko w sensie formalnym minister edukacji pozwolił, kiedy rodzice się zbiorą. No wy jako ruch obywatelski, zabraniający siódemce rodziców czy siódemce młodzieży organizowania lekcji religii, no byłoby coś zaskakującego tutaj. Czyli no, jakieś rzeczy macie niedopracowane i to widać. Ale my mówimy, że mamy niedopracowane, no my nie ukrywamy tego, naprawdę. Ja mam wrażenie, że to spotkanie odkrywa, i myślę, że tutaj będzie zgoda na taką konkluzję, odkrywa, że spotkaliśmy się na mocy pewnego nieporozumienia. Bo to jest tak, że przychodzą tutaj wszyscy, zgadzali się, że lista problemów jest z grubsza biorąc podobna u wszystkich, którzy tutaj na tej scence zasiedli. Tymczasem część z nas przyszła w przekonaniu, że panowie macie nie tylko agendę problemów, ale macie jakąś agendę rozwiązań, albo przynajmniej jakiś scenariusz, by któreś z tych problemów rozstrzygać, i dowiadujemy się, pytając o kolejne rzeczy, że to jeszcze poza sprawą, o której już wiemy, czyli jednomandatowymi okręgami wyborczymi, rzecz niegotowa, prawda, będąca w robocie. No właściwie mi nie pozostaje nic innego w związku z tym, jeśli jest zgoda co takiej konkluzji, poprosić o spotkanie panów po tym, jak będziecie gotowi do tych odpowiedzi. Mam nadzieję, że dzisiejsi nasi goście zgodzą się wziąć w takim spotkaniu, kiedy będziemy mogli porozmawiać już o tych scenariuszach odpowiedzi i zobaczyć, jak z perspektywy, powtarzam, tych, dla których agenda wyjściowa, ta krytyczna agenda jest bliska, jak wygląda wiarygodność proponowanych rozwiązań. Zatem zapraszam na spotkanie po. Bardzo dziękuję dyskutantom, bardzo dziękuję państwu, muszę podziękować centrum, znaczy z przyjemnością dziękuję partnerom, Centrum Informacji Studenckiej.
Niestety nasi goście nie mają już czasu na to. Ja mam nadzieję, że my nie jesteśmy zdolni wyczerpać wszystkich okazji do spotkań jako środowisko. Wybaczcie Państwo, ale to jest dzisiaj niemożliwe. Ale ja myślę, że panowie będą mieli w najbliższym czasie dziesiątki, setki spotkań tego rodzaju, więc okazji nie zabraknie. Chciałem podziękować Centrum Informacji Studenckiej Młodzi dla Polski i Fundacji Uniwersytet Warszawiensis, także patronom medialnym Do Rzeczy w sieci Telewizji Republika, portalowi W Polityce, Fronda.pl, Rebelia.pl i Blogpress. Zapraszam Państwa na stronę Teologii Politycznej, chętnych do kupienia książek i wspierania teologii. I do zobaczenia po 20 w takim razie na spotkaniu, na którym usłyszymy część odpowiedzi. 27, czyli po 27. Dziękuję bardzo.